Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałem powiedzieć kilka słów na temat chorób i dlaczego te choroby się biorą. Głównym takim czynnikiem, dlaczego ludzie są chorzy, to jest brak połączenia z ziemią, czyli brak kontaktu z matką ziemią, czyli po prostu chodzenie na trawie jest wskazane, chodzenie po piasku gołymi stopami, chodzenie po górach, po kamieniach gołymi stopami jest właśnie bardzo pożądane. Jeżeli jesteście już w kontakcie z naturą, wyobrażać sobie jakby takie korzenie, które idą od nóg do matki ziemi, żeby się po prostu uziemiły te wszystkie negatywne wibracje, negatywne energie, które posiadamy pracując w biurze, pracując w jakimś miejscu pracy, w jakimś zakładzie. To jest bardzo istotne, dlatego że to tak naprawdę brak uziemienia jest przyczyną wielu chorób cywilizacyjnych, które po prostu się biorą z tego, że jeździmy samochodami, jeździmy tramwajami, jeździmy autobusami. Mało kiedy chodzimy na bosaka, mało kiedy te stopy nasze mają naprawdę kontakt z matką naturą, z łąką, z ziemią, z plażą. Dlatego jest wskazane mieszkać w kraju, gdzie jest dużo słońca, dlatego jest bardzo wskazane mieszkać w miejscu, gdzie możemy mieć kontakt z plażą, nasze stopy mają kontakt z piaskiem. Wówczas jakby możemy uziemić te negatywne energie, które się gromadzą w nas. Ja już dodam, że w poprzednim programie już mówiłem, że ciało nasze jest jakby taka gąbka, która pobiera wszystkie energie z otoczenia. Jeżeli jesteśmy przed komputerem 8 godzin na co dzień, gromadzimy te wszystkie negatywne jony i po prostu trzeba je rozładować. Co trzeba zrobić? Albo udać się w góry, w jakieś spokojne miejsce, pod drzewami siedzieć, na ziemi, na kamieniach, na piasku, żeby nasze ciało miało ten kontakt z ziemią, z matką ziemią, ponieważ w ten czas jesteśmy uziemieni i te energie bardzo łatwo z nas będą schodzić. Systemem jeszcze takim domowym, żeby te jony po prostu zeszły z nas, to jest też robienie takiego peelingu ze soli. Wziąć sól morską czy jakąkolwiek inną sól, wsypać do kubka, zalać ciepłą wodą i tym po prostu przetrzeć całe ciało, żeby te wszystkie jony zeszły. Po kilku sekundach tą sól można już spłukać ciepłą wodą. Dzięki temu poczujecie się, drodzy kochani, lepiej. Nie każdy ma warunki, żeby być na plaży, nie każdy ma warunki, żeby być w jakimś miejscu w naturze. Jesteście w Warszawie, jesteście w dużych miastach, jesteście w Łodzi czy we Wrocławiu, tak więc polecam wam, drodzy kochani, właśnie ten peeling ze soli. Robienie peelingu ze soli naprawdę jest bardzo pomocne. Jest też takie zioło czarci pazur. Z tego można zrobić też wywar lub i tym po prostu umyć ciało lub też wywar ze zwykłej zielonej pietruszki i po prostu umyć tym wywarem całe ciało i spłukać ciepłą wodą. To spowoduje, że wszystkie energie negatywne z nas po prostu zejdą i spowoduje lepsze nasze samopoczucie i możecie się po prostu poczuć o wiele, wiele lepiej jak poprzednio. Ja dodam, że brak uziemienia powoduje też w ludziach dużo chorób psychicznych. Dużo powikłań psychicznych i depresji i różnych takich stanów negatywnych właśnie idzie z tego, że ludzie mają brak kontaktu z naturą, mają brak kontaktu właśnie z górami, z wodą, ze strumieniem, z rzeką. I z tego względu przychodzą na ludzi choroby psychiczne, które się manifestują różnymi powikłaniami, różnymi odmianami patologii psychologicznej u ludzi. Osoba może być nerwowa, osoba może mieć depresję, może mieć bóle głowy, mogą występować częste infekcje. To wszystko też wiąże się z drugim czynnikiem, którym chciałem wymienić, to jest nasza świadomość. Drodzy kochani, jeżeli świadomość ludzi jest bardzo niska, czyli jest bardzo zdegradowana, nie mamy tej boskiej świadomości, tego połączenia ze źródłem, z Bogiem, no to wówczas następują tak jakby zaburzenia energetyczne w naszym polu aury. No i następuje jakaś choroba, ponieważ aura nie jest zbyt mocna, wchodzą byty, wchodzą jakieś duchy, podczepiają się do nas i w ten czas bardzo łatwo jest zachorować na grypę, na anginę czy jakąkolwiek inną chorobę, którą potem musimy bardzo długo leczyć. Także świadomość pozytywna, nastawienie pozytywne do życia jest bardzo istotne. Mimo warunków panujących, jakie są w tej chwili w Polsce ze smogiem i jeszcze mistralsami, nie musimy tym się przejmować, ponieważ są systemy, które jakby zapobiegają temu wszystkiemu, tak na przykład jak picie cytryny. Ale też mieć tą właśnie świadomość pozytywną, pozytywne nastawienie na życie, że wszystko na życie, że wszystko będzie dobrze, że wszystko nam się uda, że dojdziemy do naszych planów, że zrealizujemy nasze plany, dojdziemy do naszych met, które żeśmy sobie określili, no to właśnie dzięki temu pozytywnemu nastawieniu do naszego życia będziemy mieć o wiele mniej chorób, o wiele mniej zapaści nerwowych, o wiele mniej depresji, mniej nerwów w tym wszystkim. Także polecam wam
właśnie pozytywne nastawienie do życia, z dobrą świadomością, w różnorakich sytuacjach się wielokrotnie znajdujemy, ale żeby mieć po prostu to pozytywne nastawienie do życia. Chciałem Wam też skomentować, drodzy kochani, iż nasza firma posiada aronit, mineralny odpromiennik, który pomaga dojść do takiej równowagi psychicznej, do uspokojenia, do zrelaksowania się. Ten odpromiennik możecie zakupić na linku pod YouTube. Także dziękuję Państwu za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do widzenia.